Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na proces sądowy z powództwa niby cywilnego przeciwko autorom książki I dalej jest noc. Pani profesor m.in. Barbarze Engelking i panu profesorowi Grabowskiemu. Rzecz idzie o proces, który ma zakneblować naukę polską, zakneblować niezależne badania dotyczące historii Polski. Ja nie jestem historykiem, nie jestem też historykiem Holokaustu. Wiem tylko jedno, że wysługiwanie się fundacjami przez państwo PiS, które chce poprzez powództwo niby cywilne zlikwidować możliwość mówienia o czarnych kartach historii Polski, to jest podła metoda i to jest metoda, która no, na pewno nie jest dobra w zwykłym państwie demokratycznym. Takim oczywiście w tej chwili już nie jesteśmy. W związku z tym tego typu procesy mają miejsce. Mam nadzieję, że niezależne sądy obronią wolność badań naukowych i wolność słowa, ale wydaje mi się, że rzecz jest bez precedensu i cały świat obserwuje ten proces, cały świat obserwuje to, co dzieje się w Polsce, jeśli idzie o badania naukowe. Nie jestem, jak mówię, specjalistą od historii Polski, nie jestem specjalistą od historii Holokaustu, chociaż interesuje mnie kulturowa historia nowoczesności, a w skład tej kulturowej historii wchodzi niestety również zakończenie pewnego etapu nowoczesnej Europy, którym był Holokaust. Ale dowiedziałem się z książki Grabowskiego i Engelking bardzo ciekawych rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia. Moja mama pochodzi z Podstoczka Łukowskiego i przez całe moje dzieciństwo i przez cały okres mojej młodości, kiedy żyłem w PRL-u i nawet potem, po przełomie 1989 roku, nie dowiedziałem się znikąd o getcie żydowskim, Stoczku Łukowskim, o tym, jak wyglądała sprawa losu Żydów na tych terenach. Natomiast z tej książki, I dalej jest noc, z tej książki tego się dowiedziałem. Rzecz jest niezwykle faktograficzna, niezwykle z bardzo dużą dbałością o szczegół. Także książka jest rzetelna, solidna i zasługująca na uznanie. Natomiast pseudo obraza i powództwo cywilne w tym wypadku jest wyłącznie pretekstem do tego, żeby zakneblować polskie badania naukowe w tym obszarze. Trzymam kciuki za wyrok sądu dzisiaj. Dobrego dnia.